Kontrolowania danych. Nie ma zgody. Prawnicy nie puszczają. Czy możemy uruchomić takie open AI lokalnie? Co to znaczy uruchomić? Co w ogóle właściwie powinno się stać? I tutaj są co najmniej takie dwa komponenty, by lepiej zarządzać tym wolumenem danych, które nie posiadają, Mają to w petabajtach. Nie wszystko, jakby jest pod twoim kontrolą, a później okazuje się, że za pół roku ten model działa. Inaczej. To się dzieje. To nie jest tak, że to może się wydarzyć. To jest fakt dokonany. To się dzieje. Bo jest pytanie, i co wtedy? No właśnie. I wtedy te modele, które możemy uruchomić na własnych warunkach, już są wystarczająco dobre. Cześć. Nazywam się Władimir Aleksiejczynka, a to jest podcast Biznes, Myśli. Ludzie, pieniędzy, procesy, innowacje, trendy, technologie o tym wszystkim i nie tylko znajdziesz w tym podcaście. A ja jestem praktykiem o tak zwanej sztucznej inteligencji, zajmuję się tym zawodowo już ponad 10 lat, Wdrażyłem wiele modeli, w tym też na produkcję, które dają zyski. Również chętnie dzielę się swoim doświadczeniem, chociażby w tym podcaście, ale nie tylko, mam na ten moment, jak nagryłem ten podcast, już 5 autorskich online kursów, gdzie ja uczy innych, już poszkaliłem ponad 3000 osób. Podcast powstaje przy wsparciu firmy Data Workshop, to jest firma którą założyłem, gdzie skupiamy się na praktycznym ML, uczeniu maszynowym. Więc jeżeli masz taką potrzebę, aby skonsultować pewien problem, pomysł, albo przeszkolić siebie lub cały swój zespół, albo nawet wdrożyć ML na produkcję, skontaktuj się z nami. Zaczynamy, ale pamiętaj przed tym jak zaczniemy, że świat zmieni się szybciej niż в смысле. Юж пообщаний хотин як подкасту спомня вам о так званих dużих моделях інзиковок чи LLM та ChatGPT і подібне. Теж мовив о тем, які є сон потенційне паляпки, проблеми на нам належе уважити і mám надеję, же уж видать, же фактично така модель LLM Mogą być użyteczne dla Ciebie, Twojej firmy, ale trzeba umieć to użyć. Z drugiej strony, też jest szereg różnych e, ograniczeń, również też inne ryzyka, ale też na przykład zauważyłem, że osoby, które są mniej techniczne, potrzebują też wsparcia zrozumienia, w jaki sposób można utylizować takie modele LLM, czyli wykorzystać w praktyce. Nie tylko o tym słyszeć, że gdzieś jest fajny, supermodel, który coś fajnego potrafi zrobić, ale jako ty możesz prosty model. Faktycznie wykorzystać, jakie są obcy i czym się różni. W szczególności, jeśli skupimy się na tak zwanych tematach związanych lokalny model językowy, tutaj jest też szereg różnych hasłów, które też chciałbym wyjaśnić i wytłumaczyć, na czym polega ta różnica. Między innymi, to co chciałam też osiągnąć dzisiaj, to jak pojawi się na przykład jakiś kolejny model, na przykład Bielik wersji drugiej, to w jaki sposób można będzie go utylizować u siebie lokalny, tak żeby faktycznie tylko o tym słyszeć, ale też mieć kontrolę nad tym e, modelem. Czego możesz dzisiaj się spodziewać? Będę się mówić o najwięcej o llm czyli pracy z tekstem, ale nie tylko. Głównie chcę się skupić na takim pojęciu, jak już powiedziałem, lokalny model językowy. ale też sobie tutaj przygotowałem w notatkach na przykład, e, że chciałem poruszyć taki wątek jak self-hosted LLM, czyli e, sam go hostujesz. E, jest takie też pojęcie PC, PC AI, czyli komputer i AI. E, też open source LM i Open Weight LLM. O tym już troszkę mówimy, ale też szerszy ten wątek. Albo takie pojęcie jak Offline Languages Model, czyli praca w offline z modelem, albo pojęcie, które gdzieś tutaj się zaczyna pojawić, tak zwane Small LM, czyli małe modele językowe. Na czym to polega i dlaczego to też jest fajne i wartościowe. Następnie też wspomnę wprost o szeregu narzędzi, które mogą być przydatne dla ciebie. Dlatego warto wysłuchać do końca, aby faktycznie z tego skorzystać. Oczywiście w ramach podcastu nie jestem w stanie e, tak krok po kroku Cię wprowadzić i pokazać, jakie jak narzędzia używać, na to będą inne formaty, na przykład moje szkolenia albo webinary, warto je obserwować, natomiast to, co już będzie wartościowe dla Ciebie, to przynajmniej zrozumiesz strukturę, będziesz się starać mówić maksymalnie po ludzku, aby to wszystko było zrozumiałe i przejrzyste, zrozumiesz wady i zalety tego czy innego rozwiązania i też spróbuj tak postępować narzędzia, o których będę mówić, aby było zrozumiałe takie narzędzie, powiedzmy jest prostsze w użyciu, ale masz mniej kontroli co dzieje się pod spodem i w drugą stronę jest troszkę bardziej techniczne narzędzie, które wymaga większej konfiguracji, ale masz większą kontrolę, przy czym te narzędzia też mogą współpracować pomiędzy sobą. No i oczywiście porozmawiamy wprost o, o korzyściach jak i takich prywatnych dla ciebie i też biznesowych, dlaczego warto o tym W ogóle od Заłóżmy, że mamy taki model LLM, в окулі мислять. Начнімо так від початку. Залужимо, що маємо такий модуль LLM, який вже є витренований. Я вже вспомняв, що в подкасті 120 так звана штучна інтелігенція під власним дахом, для чого це важливо, для чого це звикли вимагає дуже засобів і тяжкість зробити поєдинчий поєдинча особі звикли за тим стоїн якась вінша організація або просто панство. І залужимо, що такий модуль вже є витренований. То які маєш опції, аби такий модуль wykorzystać, czyli utylizować. Model jest utrenowany i chcesz z tym modelem w ten czy inny sposób porozmawiać no albo w jakiś tam inny sposób wykorzystać. Jakie są opcje? Otóż no zacznijmy od samego początku. Najprostszy najbardziej znany przypadek to jest ChatGPT GPT w takim sensie, że wchodzisz na stronę internetową, wpisujesz ten adres i możesz już rozmawiać. Właściwie jak pojawiły się 3,5 ChatGPT GPT to wtedy pełna rewolucja, się pojawiły na świecie, no i też pewne rzeczy zaczęły się troszkę z nich kształcać. Z jednej strony fajne, że te tematy poszły w, w masę, ale z drugiej strony też ten przekaz często był niepoprawny, ale na razie zostawmy to na boku. Czyli to, co wtedy masz, to wchodzisz sobie na stronę, wpisujesz pełną wiadomość i dostajesz odpowiedź. W tym przypadku w ogóle się nie przyjmujesz niczym, jeżeli chodzi o infrastruktury, na której to jest uruchomione, jaki tam serwer, jakie tam jest karty, GPU. W tym w ogóle się nie przyjmujesz, wysyłasz, rozmawiasz. I to jest takie najprostsze i faktycznie to jest bardzo wygodne czasem, bo wtedy po prostu wchodzisz jakby na stronę internetową i rozmawiasz. Natomiast z punktu widzenia integracji z prawdziwym biznesem, no to już niekoniecznie jest proste, tak technicznie, ale też zawiera mnóstwo problemów, w szczególności też dla firm. Bo w tym przypadku, zresztą jak sobie poglądasz na OpenAI, na regulaminy, bo są różne regulaminy, teraz mówimy o tym regulaminie na dostępnym narzędziu na stronie internetowej, no to tam są pewne takie nie do końca zrozumiałe rzeczy, co jest możliwe z punktu widzenia biznesu, jak on nie chroni. Na przykład zdarzyło się wielu przypadków. Tutaj między innymi było takie badanie jednej firmy amerykańskiej, która zbadała różne firmy pod tym kątem, jak często pracownicy firmy wrzucają poufne dane do takiego czatu GPT. Okazało się, że dość często. Zresztą oni zbadali wtedy, kiedy czytałem to artykuł, 1,6 milionów użytkowników, no i było tam dość sporo incydentów, czyli sytuacja, kiedy Даний э, uh, было таємницу хандлявом, таким ноу-хау конкретної фірми. Mogli trafić do czaty GPT, no i wiadomo, OpenAI w tym momencie zaczęło te dane posiadać. Czy to gdzieś tam udostępnia, czy nie, to już tam można się wczytać razem z prawnikiem. Co to znaczy, zresztą podlinkuję te różne regulaminy, też warto sprawdzić, czy to jest ta ostatnia wersja, bo tu wszystko się zmienia. Natomiast taki punkt zaczepienia to zostawię też w notatkach. Ale taka jedna z która się wydarzyła, taki jedna z takich głośnych spraw, kiedy pracownik z Samsungu opublikował, z tego co pamiętam, to był kawałek kodu, który był taki strzeżony, bo tam chciał pewnie coś naprawić i no i to, to wyszło. I później między innymi Samsung i wiele innych firm zaczęli to blokować. Więc ważna rzecz jest taka, że jeżeli my wchodzimy w prostotę, czyli chcemy po prostu wejść gdzieś na strony i sobie wrzucać dane, no to musimy pamiętać, że fizycznie dane, które wklejamy, wysyłamy do cudzej firmy. I tutaj pojawia się szereg różnych problemów. Problem numer jeden jest taki, że to może być nasza tajemnica i wysłamy po prostu oto tak. Też może być problem, problem taki prawny, że na przykład zewnętrznie ktoś wymaga od naszej firmy, żeby takie rzeczy nie robiliśmy. No na przykład... RODA albo inne jakieś regulacje, na przykład tak mówimy o instytucjach e, takich finansowych, banki i podobne, no to wielu z nich też zakazało użycie ChatGPT GPT e, dla swoich pracowników, no, no bo to jest problematyczne, no bo na przykład dane personalne, na przykład brać sobie, że ktoś twoje dane personalne wrzuca do ChatGPT GPT, no pewnie nie chciałbyś, prawda, no i też to jest zakazane. Więc pod tym względem, jak patrzymy na to rozwiązanie, to jest pewien kłopot. I teraz pojawia się pytanie, no to czy to oznacza, że OpenAI w ogóle nie da się wykorzystać tak... E, Biznesowa firmowa, No wiadomo, są też kilka innych opcji. Druga opcja, oprócz tej dostępnej na stronie, jest taka, że możemy wykorzystać poprzez API, czyli OpenAI udostępni nam API. Na API jest osobny regulamin, też go dorzucę, ten, który przynajmniej znalazłem. Tutaj warto albo osobiście, albo lepiej nawet z prawnikiem wczytać, co dokładnie ten regulamin oznacza i jakie daje też prawa, zastrzeżenia, jakie powstają ryzyka. Tam zresztą zwróć uwagę, że te regulaminy są różne dla regionów Unii, to jest jeden regulamin, gdzieś tam dalej jest inny regulamin, więc tutaj są pewne, pewne szczegóły. Więc ten drugi, ta, ta druga opcja jest taka, że wysyłamy już poprzez API i w tym regulaminie tak troszkę bardziej jest podkręcone pewne prawa i gwarancje dla nas, jako konsumentów, ale z tego, co ja rozumiem i z tego, co jestem w stanie interpretować, to też zwykle nie chcesz wysyłać dane swoje takie który nie, nie, nie chce z kim się dzielić. I jest jeszcze trzecia opcja, jeżeli chodzi wprost o OpenAI, który zwykle jest chyba najbardziej popularne, kiedy uruchamiają firmy wewnętrzne wewnętrzne takie chatboty, no to jest uruchomienie na przykład w chmurze Azur. zresztą jak tam wejdziesz na stronę, tam jest takimi dużymi literami napisane, tam wiadomo, później będzie to bardziej prawnie, ale tak dużymi napisane literami takie rzeczy, że takie not, czyli nie, czego, czego nie robię na przykład, nie udostępniając twoje dane innym klientom, nie udostępniając dane dla OpenAI, nie usprawniają na podstawie Twoich danych modeli OpenAI, też nie wykorzystują Twoich danych, aby usprawnić jakiekolwiek modele w Microsoftie lub jakiekolwiek inne, no i tam jeszcze kilka innych rzeczy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o takie pewne gwarancje, które mówię wprost Microsoft, jeżeli chodzi o co robię z tymi danymi, już brzmi on znacznie lepiej i faktycznie wiele firm na to mogą się zgodzić. Tutaj zawsze są dyskusje, czy de jure i de facto się zgadza. Ale to zwykle jest już taka e, dość duża strefa komfortu. Natomiast pojawia się pytanie, a co jeśli to jest niewystarczające? To znaczy, no niewystarczające. Ja zresztą jestem świadkiem wiele różnych dialogów, szczególnie na przykład w bankach, kiedy chcą pewne narzędzie użyć, robią różne takie eksperymenty, ale później tak produkcyjnie, no nie ma zgody. Prawnicy nie puszczają. I to, to spotkanie w ogóle prawnicze e, brzmi on bardzo tak burzliwe i zwykle się kończy tym, że no, ktoś kto się odważy. Mimo tego, że czasem są różne akceptacje, to nadal jest e, dużo też tajemników. I pojawia się pytanie, i co wtedy? No właśnie, i wtedy pojawi się takie coś jak lokalne modele językowe. Co to znaczy w praktyce? E, I jakie modele możemy uruchomić? Czy możemy uruchomić takie open jaj -y -y lokalne? no to jest pewne wyzwanie. Znaczy OpenAI nam nie udostępnia, przynajmniej te lepsze modele, tam 3,5 i w góry, nam nie udostępnia swoje rozwiązanie, więc de facto nie możemy wprost pobrać ani kodu, ani nawet nie też możemy pobrać sobie wag, więc taki model nie możemy sobie uruchomić. Natomiast na szczęście też pojawiły się szereg już opcji, tak zwane, nie zawsze to jest open source, to bardziej tak zwane open weight. weight a znaczy, weight oznacza, że jak model trenujemy, to pojawi się pewien zbiór wartości, to jest dużo tych wartości, to są takie duże pliki, które trzeba pobrać, no i nie zawsze mamy dostęp wprost do kodu, jak ten model został wytrenowany, ale przynajmniej mamy dostęp do tego modelu, aby go pobrać, no i później go uruchomić. I teraz to, co chciałam powiedzieć, że faktycznie na przykład w roku 23, kiedy ChatGPT GPT e, rynek, to rozwiązania takie bardziej otwarte były bardzo ograniczone i były bardziej do tyłu, natomiast teraz, jak nagrywałem ten odcinek, wiele rzeczy się zmieniło. Między innymi rodzina takich e, e, Modele jak lama, który jest trenowane przez Meta, bardzo fajnie poszły do przodu. Jak teraz to nagrywam, to mamy już trójkę i to w takich trzech wersjach razy dwa. Tam pamiętasz, ostatnio tłumaczyłem, że są modele bazowe i instrukt. Zwykle my chcemy model Instruct, bo z tym można porozmawiać. A trzy to jest rozmiar modeli. Tam mamy 8, 70 i ponad 400 bilionów, czyli miliardów parametrów. Tutaj oczywiście jest pewne wyzwanie, jeżeli chodzi o te większe modele, żeby go uruchomić lokalnie, no bo po prostu to się może nie zmieścić na twoim laptopie, ale można uruchomić na większym komputerze, na którym masz kontrolę. I tutaj właśnie jest ta różnica między local LLM, czyli to możesz uruchomić wprost na swoim laptopie i takie self-hosted, czyli po prostu jest jakaś większa maszyna, którą kontrolujesz, ona może być też w chmurze, albo fizycznie gdzieś tam stoi pod twoim biurkiem, albo jeszcze gdzieś, to jest ta maszyna, którą kontrolujesz i samodzielnie uruchamiasz takie model. Tutaj od razu powiem jedną ważną rzecz. Faktycznie nadal jeszcze te komercyjne modele, takie jak Anthropic, na przykład tam Sonnet 3.5, czy GPT-4.0, albo Gemini od Google, oni robią lepszą robotę. W różnych benchmarkach widzimy, że faktycznie są trochę wyżej, ale jeżeli chodzi o modele, na przykład, tę wspomniałem, Lama, zwłaszcza te największe, albo nawet 70, to te modele już się dorównują jakości, na pewno już przeskoczyli, jeżeli chodzi o jakość GPT-3,5, a to był ten moment rewolucyjny, kiedy faktycznie zaczęło się głośniej o tym mówić. więc możemy stwierdzić, że faktycznie te modele bardziej otwarte, które możemy uruchomić, o którym za chwilę będziemy najwięcej rozmawiać, one są gorsze w takich warunkach ogólnych, jeżeli chodzi o ocenianie modele, ale mogą być wystarczające. Ja zresztą w osobnym odcinku podcasta mówiłem na temat benchmarków i oceniania modeli LLM, Бо маємо такий, наприклад, спосіб оцінювання, як арена лідерборд. О, там, про що знаєш, в попередніх оцінках подкасту мовим в'янці. Але так, направда, з пункту візані бізнесу нам не залежить на огульних варунках. Нам залежить на тим, аби цей модуль розв'язував нам як найліпій Nasze problemy, też też możemy go tam w odpowiedni sposób podkręcić. I z drugiej strony, też mieć na tym, na tym kontrolę. I teraz jeżeli ten model, który będziemy wykorzystywać dla naszego testowania, jest porównywalny albo nawet czasem lepszy, to dla nas może być wystarczający. Co z tego, że dla innych problemów to działa gorzej. Nas to po prostu nie obchodzi, prawda? Więc to jest takie ważne. Czyli innymi słowem, co trzeba stwierdzić, jako fakt, to że te modele, które możemy uruchomić na własnych warunkach, już są wystarczająco dobre. Wiadomo, w takich ogólnych wyciekach mogą tam przegrywać, ale tak, żeby przynosić ci wartość, naprawdę warto to przetestować. Albo na przykład jeżeli chodzi o taki model stricte związany z językiem polskim, na przykład taki model bielek, szczególnie ta wersja druga, no to może się okazać, że ten model w konkretnym języku polskim działa nawet lepiej niż e, dla ciebie, przynajmniej w tych problemach, które będziesz wykorzystywać, niż takie modele, e, e, które powstały za oceanem. Tak to określimy. Więc to jest taka pierwsza rzecz. Już wiemy, co chcemy uruchomić, czyli chcemy ten model pobrać i go uruchomić. Teraz pojawi się kolejne pytanie, co to znaczy uruchomić? Co, co w ogóle, właściwie powinno się stać? I tutaj są co najmniej takie dwa komponenty, które warto wyróżnić. Pierwszy komponent to jest tak zwany backend i frontend albo UI, taki, który jest z, z przodu. Są takie narzędzia, które łączą te dwie rzeczy naraz. Teraz spróbujmy zrozumieć, co to oznacza. I tutaj w ogóle nie chcę wchodzić teraz w szegulikę, ale pewne rzeczy warto zrozumieć, bo to znacząco uprasza Zrozumienia to, co dzieje się pod spodem później, i jakie opcje masz do wyboru. Jedna z takich e, rzeczy, która jest, bo fizycznie, fizycznie, model jest to jest plik albo zbiór plików w takim folderze. Czyli, tak jak się domyślasz, te pliki możemy zapisać w różnych formatach. No podobnie jak mamy, mamy Docs, Excel i tak dalej, niby te same albo podobne dane, to na przykład ta sama tabelka, możemy zapisać w różnych formatach, czasem podobnych, a czasem znaczące innych mimo tego, że ta informacja tak semantycznie jest ta sama, tak? Na przykład tabelka w doxie fizycznie na pliku wygląda no binarnie, jak zapisujemy do pliku, wygląda zupełnie inaczej niż na przykład z Excela, chociaż z Excela już tam ta jest bardziej złożona. Podobnie z tymi modelami możemy zapisywać w różnych formatach, І для того, як використовуємо різні нажаття, мусимо ці формати пільнувати. Тараз, так як повідомо, не хто входити в шигуліки, але варто от там відео, тобто така перша опція для вибору, яку десь там банніше з'явити. Далі так, як вже мамо це записано, то так само то побрати. Звикли вибираємо з Hugging Face, тобто та пшешень, яка направда робить враження в тій хвилі, то ще стало таке, як чесно, якщо ли ходжу око, тобто GitHub, тобто такі жрудва до синхронізації, то Hugging Face став таким GitHub-ом до, «github до синхронізації Właśnie modele. Zresztą ja ostatnio kupili, jak nagram ten podcast, to było ostatnie takie specjalny startup, żeby lepiej zarządzać tym wolumenem dane, które nie posiadają, a mają to w petabajtach. Wiadomo, większe modeli, które tam są wrzucone, to powiedzmy nie są takie modele, które chcesz używać na produkcji, ale jeśli nie, tam przynajmniej jakaś taka setka, może tam kilkaset takich modeli, które gdzieś tam wcześniej czy później mogą być Ci przydatne. Teraz to, co my robimy, to pobieramy to do siebie. Przy czym w różnych narzędziach to można, można działać w taki sposób, że po prostu klikasz pobrać i to faktycznie się pobiera i wtedy nawet nie musisz się logować na um, Hugging Face. Jak już to mamy pobrane i to możemy wczytać ten model, to dalej możemy z tego modelu korzystać z różnych sposobów, na przykład taki bardziej techniczne, to gdzieś tam w konsoli, taka konsola może wygląda przerażająco, dla osób mniej technicznych, możemy już tam rozmawiać z, ze swoim modelem, albo na przykład też możemy wystawić poprzez API. Tutaj jedno narzędzie, które zwykle przychodzi do głowy, to jest tak zwane narzędzie OLAMA, które ja osobiście wykorzystuję bardzo często, regularnie, jest piękne, jeżeli chodzi o taką kontrolę i prostotę. Po prostu jak wychodzi jakiś nowy model, to wpisujesz sobie w, w konsole na przykład OLAMA, RUN i nazwę modelu, ono sobie jak go nie masz lokalnie, ono sobie pobiera. Jak już masz, no to masz, a po prostu ruchami w konsoli i już możesz rozmawiać. Oczywiście to takie bardzo szybkie i dość wygodne, jeżeli chodzi o prostotę. Też możemy przez Alamy serwować to dalej, czyli na przykład później na, przykład na poziomie kodu, albo w inny sposób udostępnić sobie poprzez swoje lokalne api i wykorzystywać ten model. Więc pierwsze narzędzie, o warto wspomnieć, to jest Alamo, ale w ogóle też przypomina takie podejścia, które znamy na przykład w Docker, gdzie możemy sobie tak nawarstwiać różne parametry, na przykład możemy sobie stworzyć, możemy odziedziczyć inny model i ustawić swoje parametry, na przykład parametry temperatury, albo tam jakieś systemowe promby wrzucić, albo jakieś takie podobne rzeczy, następnie stworzyć taki jakbym swój customowy model i później nie musimy na przykład za każdym razem wpisywać ten systemowy prom, tylko wprost pytając te, to, co chcemy, dostajemy te wyniki, które chcemy. I tutaj jest też ważna rzecz druga, którą chciałem wspomnieć, to jest właśnie kontrolowanie, bo zobacz, na początku tak mówimy o kontrolowaniu danych, bo to jak używamy np. przykład chaty, lub podobno to co się dzieje, to dane de facto twoje dane wysyłamy gdzieś do cudzej firmy, np. w Stanach. I one fizycznie z tego komputera, albo z komputera, którym pracujesz, serwera, są wysyłane do cudzego. Komputery. I zwykle tutaj może być duży znak zapytania, czy to chcemy mieć. Z różnych powodów. To nie chodzi tylko o to, że tam coś chcemy schować, ale tak po prostu są takie rzeczy jak tajemnice komercyjne albo różne regulacje, więc chcemy mieć kontrolę nad swoimi danymi, i tak jak już wspomniałem, takie różne badania, które się odbyły, wskazują, że wielu pracowników no zwykle ze swojej świadomości potrafią popełniać bardzo takie znaczące błędy dla biznesu i wysyłać na przykład. Dane, które nie powinny nikt inny oprócz e, pracowników, to można od ograniczonego zbioru danych w tej firmie te dane zobaczyć. Więc e, wchodząc w LLM mamy większą kontrolę nad danymi. Druga rzecz to większa kontrola nad samym modelem. A powiem Ci taką historię. Bo z jednej strony czasem możesz mieć takie wrażenie, że e, dostawcy, czy to OpenAI, czy Antropic, czy tam e, inne, oni przecież dają możliwość wybrać, który model wykorzystujesz. Ty możesz prostu sobie wybrać, który model wykorzystujesz, na przykład GPT-4O i tam zwykle jakaś data jest albo coś podobnego. I to takie sprawia wrażenie, że skoro podaje tą samą nazwę, to wykorzystuje ten sam model. Natomiast empirycznie, ja sobie też to doświadczyłem, też potem czytałem w różnych miejscach, zresztą Opinia też to gdzieś tam e, mówiło o różnych rzeczach, że ich modele przez moment, ten sam model zaczyna się rozwiniwiać. Cokolwiek by to oznaczało, ale trochę brzmi, że nie chciało mu się do tego pracować, to wtedy warto, to są też takie triki, kiedy dają się mu takie jakieś tipsy, czyli tam napiwki, żeby go zmotywować do pracy i później... Tego jeszcze nie było, ale później ktoś tam powiedział, że kiedyś tam OpenAI wystawi taki rachunek za, za te wszystkie obiecane napiłki, które były niby wrzucane, bo jak się, zwykle jak się daje do prądu ta, taką informację, że dostaniesz tam milion czy coś, no to model potrafi zwracać też lepsze wyniki. Natomiast to, co im też sobie się doświadczyłem, to jest to, że mimo tego, że wybierając ten sam model, wynik może być inny przy innych zamrożonych rzeczach, również tam temperatury i tak dalej. Więc to jest takie niefajne uczucie, kiedy ty, powiedzmy, osiągasz pewien stan, i modeli LLM kontrolować w ogóle jest ciężko i próbujesz tam wszystko posamrażać i później wszystko jakby jest pod twoim kontrolą, a później okazuje się, że za pół roku ten model działa inaczej. To się dzieje, to nie jest tak, że to może się wydarzyć, to jest fakt dokonany, to się dzieje. Albo inna historia, które też się zdarza, że nawet ten sam model w tym sam czasie, ale w różnych regionach, na przykład w Unii i w Stanach, zachowuje się inaczej. Tutaj można wyjaśnić dlaczego, ale no, to jest takie zaskoczenie, nie? Bo ty pracujesz nad pewnym modelem, pewnym rozwiązaniem i potem widzisz, że niebo wszystko to jest samo, ale uruchamiając to w Unii i uruchamiając to w Stanach, wynik może u ciebie się różnić. I to wszystko sprawia dość duży dyskomfort, no bo jedna rzecz, którą my chcemy, oprócz tego, że pilnujemy nasze dane, bo to jest ważne i to bardzo ważne, to drugą rzeczą, którą my chcemy też pilnować model, my chcemy mieć kontrolę nad modelem, bo tak jak już mówiłem ostatnio, zrobić szybki prototyp, który robi efekt wow, to jest super, to jest fajna sprawa, ale ważną rzeczą nie jest tylko zrobić efekt wow, jak wdrażamy na produkcję, a tylko mieć kontrolę na tym, bo zawsze coś może się zepsuć i jeżeli ktoś wdraża takie modele na produkcję i bierze za to odpowiedzialność to jego właśnie koszmarem jest to, że on coś pominął, ten ten człowiek, coś ważnego zostało pominięte i coś wyciekło i pojawia się jakieś znaczące błędy. Więc na, na przykład ze swego doświadczenia mówimy, że między innymi, kiedy wdrażamy na produkcję, to takim tematem numer jeden to jest właśnie kontrolowanie tego, co tam się dzieje. Z różnych stron, bo to, że model się myli, to my wiemy, ale chcieliśmy przynajmniej, żeby to się działo w tych ramach, który sobie zaznaczymy, niż e, działa się w taki sposób niekontrolowany, no bo to się skończy wtedy tym, że my tracimy na tym kontrolę. I teraz mając swoje własne modele, teraz mówimy narzędziem Alama, no to wszystko jest zamrażone. Po prostu fizycznie jest ten sam plik, albo zbiór plików, który leży na Twoim dysku, albo na dysku, na którym masz kontrolę. pod warunkiem, że to faktycznie dobrze zabezpieczyłeś, to nikt inny nie jest w stanie tam nic zmodyfikować. To jest bardzo fajna informacja dla mnie jako architekta takiego rozwiązania. Brzmi super, bo ja jestem pewny, że ten model się nie zmieni gdzieś tam w locie dzisiaj czy jutro, albo jak skopiuję serwera A do serwera B, pod warunkiem, że dobrze skopiuję, to nadal to będzie to samo. To jest takie bardzo komfortowe uczucie, żeby mieć na tym kontrolę. Kolejna historia, jeżeli chodzi o takie narzędzie, które warto wspomnieć, to takie narzędzie nazywa się LM Studio. Ja sobie to narzędzie wcześniej bardzo aktywnie wykorzystałem. Ono też jest na tyle fajne, że właśnie dla osób, które są mniej techniczne, po prostu to jest takie narzędzie okienkowe. Można sobie pięknie wyklikać różne rzeczy i też można od razu zacząć czatować w tym okienku, też można udostępnić jako API. Bardzo fajna wyszukiwarka, też cały czas się rozwija. LM Studio Piękne narzędzie, przez dłuższy czas to używam. Natomiast z regulaminem tam czasem są pewne wyzwania, jak sobie czytasz. Ja już teraz nie jestem z tym na bieżąco, bo to narzędzie przestałem używać. Za chwilę też powiem, dlaczego. Ale jedna rzecz, która mi się wtedy w oczy, to było to, że oni na przykład pozwalają sobie to narzędzie zmodyfikować bez Twojej wiedzy w taki sposób, że to w sumie nie do końca wiesz, co tam się zmieniło. No, no brzmi, jeżeli chodzi o kontrolowanie znów jakości co gdzie przypływa, czy moje dane gdzieś nie wyciekają, albo moja historia czatów gdzieś nie wycieka, no, no to jest ważne, bo jakby to nie byłoby ważne, to mogę żywić teraz o czat GPT i to przynajmniej od razu z góry wiem, że ta historia gdzieś jest zapisywana. W tym przypadku, jeżeli decyduję się na wewnętrzne rozwiązanie firmy, to chciałbym mieć też mieć na tym, na tym kontrolę. Oczywiście zawsze można odciąć to narzędzie od internetu i tak dalej, ale mi osobiście to rozwiązanie pod tym względem zaczęło się wydawać e, dziwne, no bo jeżeli potrzebuje używać coś lokalnego albo w taki sposób bardziej kontrolowany, to dlaczego, dlaczego ja musiałam e, udostępnić, dawać taką możliwość e, firmy modyfikować rzeczy, żeby ja tego nie widziałem. I jaka jest alternatywa? Alternatywa, która jest w tej chwili wydaje się mniej znana, a która bardzo gorąco tu polecam, jako alternatywa do LM Studio nazywa się, nazywa się Jane albo po polsku tak powiedzmy Jan, dosłownie jan.ai. I to jest narzędzie, które daje to wszystko, co w sumie jest w LM Studio. Jest bardzo piękny UI, bardziej taki przyjemniejszy, przejrzysty. Mało tego, tam też można pięknie sobie powrzucać też swoje klucze na przykład do ChatGPT, GPT, Antropica, Mistralia i innych, czyli de facto можеш використовувати таке єдне місце в єдному джерелі, щоб розмовляти, можеш розмовляти просто локально, чи розмовляєш просто з моделями, які маєш на своєму диску і в 100% контролюєш, або розмовляєш з моделями зовнішніми. Тобто, вигодно. Відомо, щоб там якось pracować pewne techniki, aby nie mylić, z kim, z kim rozmawiasz, ale sam interfejs jest bardzo piękny, wygodny, można sobie też zresztą zobaczyć, który model w tej chwili jest wybrany. Też co jest fajne, to można z jednej strony wchodzić w szyguliki i ustawiać różne parametry, ale domyślnie to jest tak jakbym schowane, to znaczy jak jesteś mniej zaawansowanym użytkownikiem, to tego nie potrzebujesz i widzisz tylko zwykłe okienko, w którym wpisujesz różne rzeczy. Też na przykład Jan to narzędzie umożliwia, udostępnić API, które później też możemy w ten czy inny sposób wykorzystywać. Zresztą to narzędzie mocno jest inspirowane przez takie narzędzie open, for, open source, prywatność na pierwszym miejscu, albo lokalne uruchamianie na pierwszym miejscu, albo też takie pojęcie jak offline uruchamianie, czyli te modele, pomijając te modele zewnętrzne, ale takie, które masz lokalne, potrafią działać lokalnie I to też jest wygodne. Zresztą to nie chodzi tylko o to, że masz dane pewne tajemnicze, tylko jak masz to lokalne, no to, to działa u Ciebie. To znaczy, że po pierwsze, jak działasz na swoim laptopie, pod warunkiem, że ten model tam się zmieści, to też powiem, jaki to jest model, to dany gdzie nie wysyłasz. Więc to jest taka szybsza odpowiedź, jeżeli chodzi o działanie. Też na przykład to, co dzieje się w GPT, zresztą możesz sobie zobaczyć na takie. E, strony, tam status, e, jeżeli chodzi o dostępność e, czata GPT, no to są takie sytuacje, kiedy czat GPT przez kilka godzin albo tam więcej jest niedostępny no i nic, jakby nic z tym nie zrobisz, A po prostu przez moment nie możesz z tym pracować, w szczególności jak pojawiły się jakieś nowe releasy. W tym przypadku nie masz tego problemu, może działać, albo na przykład jesteś gdzieś, gdzie jest słaby zasięg albo w ogóle go nie ma, na przykład jak ja latam z samolotami, to lubię popracować, bo to jest jakiś taki fajny stan umysłu i wtedy no i działam sobie, w ogóle nie przejmuję się tym, że w tej chwili nie mam łącza, uruchamiam sobie, jest to bardzo wygodne. Taki, to jest taki komfort, kiedy na przykład wychodzisz gdzieś do parku albo jeszcze gdzieś, to i tak masz dostęp do tego, co chcesz zrobić, uruchamiasz i to masz. Więc tak zwane offline modele, jest czymś fajnym. Ja też powiedziałam, który model można uruchomić na laptopie, bo faktycznie nie wszystkie modele da się uruchomić z, z różnych powodów. Jeden powód to, że po prostu fizycznie może się nie zmieścić w pamięci, a drugi powód, że to może być też bardzo wolne. I to wszystko narodziło ten trend, który nazywa się właśnie Small Language Model, bo małe modele językowe. Jeden z takich modeli, który stał się dość popularny, opracowany przez Microsoft, nazywa się Fit. Teraz jak nagrywam ten podcast, już jest dostępny Fi czy bardzo fajny model, ja sobie się go ostatnio potestowałem. Pięknie działa, wygląda, bo to jest model taki dość lekki. Po benchmarkach pokazuje, że ten model, który ma na dwa z kawałkiem miliarda parametrów, potrafi przebić na przykład lamę, która ma tam około 8. więc pod tym względem to wygląda całkiem dobrze, chociaż tam trzeba uważać, bo pamiętam w poprzednich wersjach FIG, gdzieś tam wspomniałem tu w poprzednich odcinkach podcastu, były takie tak zwane przycieki, kiedy no te modele były trenowane wprost też na benchmarkach i tu trzeba zwracać uwagę, czy przypadkiem ten model nie pokazuje dobrych wyników tylko na benchmarkach, ale poza tym ma pewne wady. Natomiast ten trend mały modeli językowo faktycznie się rozpędza. Tak jak powiedziałem, rodzinne modele FI, to trzeba zwrócić uwagę. Też są takie modele od Lama, te mniejsze, Mistrala i jeszcze kilka innych, ale na przykład te chyba trzy to są takie najważniejsze, na które warto zwrócić swoją uwagę, aby to uruchomić. Teraz pojawia się też pytanie, a co jeżeli zrobić, jak mamy model większy, który się nie mieści do pamięci, na przykład 70 miliardów parametrów, a tym bardziej 400. Tutaj oczywiście są pewne też techniki, dzisiaj o tym nie będę mówić, tylko na razie wspomnę, że takie coś jest jak kwantyzacja. To fizycznie oznacza, że po prostu zmniejszamy ilość informacji, które posiadamy w naszym modelu, dzięki temu po prostu potrzebujemy mniej e, pamięci, żeby taki model. Uruchomić. To jest fajne, ale zwykle też tr tracimy na jakości. O kwantyzacji trzeba porozmawiać troszkę więcej i osobno, nie chciałam za bardzo tego tematu spuszyć. Natomiast w skrócie chodzi o to, że to jest kompromis, że skoro zmniejszamy model, to oznacza, że e, coś tracimy. Ale też tracimy pewnie na jakości, chociaż tam czasami są takie ciekawostka różne badania, gdzie badają nie zawsze jest tak, że tracimy na jakości, są czasami paradoksalne sytuacje, ale zwykle tracimy na jakości, ale nadal to może być wystarczające dobre, żeby taki model posiadać i uruchamić i wykorzystywać w praktyce. Jeszcze chciałem dzisiaj, oprócz tego, że porozmawialiśmy o takich rzeczach, że mamy kontrolę nad danymi, tak, czyli to fajnie mieć tą władzę, mamy kontrolę nad modelem. Kolejna rzecz, którą też możemy osiągnąć uruchamiając model tak lokalny, to łatwiej nam będzie spełniać takie warunki, które nam jest narzucane poprzez regulacje, np. przykład GDPR, albo chociażby amerykański standard, albo, albo chociażby już słynny EU AI Act, który będzie pomału tutaj Wkraczał nie tylko de jure, ale też de facto, bo tamten zegarek już się liczy i od stycznia pewne rzeczy będą, od stycznia 2025 roku będzie obowiązywać. Więc kiedy my mamy kontrolę nad tym, jak dane nasze przypływają, jaki model wykorzystujemy, kto konkretnie ma, kiedy tam dostęp, co dokładnie się dzieje z tymi dostępami, z tymi prognozami, i tak dalej, to wszystko powoduje, że nam będzie łatwiej kontrolować również prawnie takie, takie tematy. Tutaj oczywiście warto sobie postawić taką kreskę, jeżeli chodzi o kontrolowanie, że możemy to uruchamiać na laptopie i dzisiaj w sumie bardziej o tym czemu mówić, za chwilę jeszcze powiem o kilku narzędziach, ale też możemy uruchamiać na tak zwanych warunkach self hosta czyli sami hostujemy to na naszym komputerze, do którego mamy kontrolę, o tym self-hosted będę mówić pewnie w osobnym odcinku podcastu albo w jakimś innym formacie, bo tam są fajne takie szczególiki. Zresztą też mam zamiar wystąpić na jednym etapie, gdzie będę mówić wprost o inferencji modeli. Natomiast dzisiaj chciałbym bardziej mówić o takim lokalnym uruchomieniu modeli, bo to też jest możliwe i może się okazać, że to wcale nie jest aż tak skomplikowane, nawet jak nie jesteś osobą techniczną. Już powiedziałam o Alama, powiedziałam też o LM Studio, powiedziałam też o alternatywie ewentualnej LM Studio Jan um, AI. Też jest takie narzędzie, które nazywa się... Lama CPP to jest w ogóle ciekawe narzędzie. On jest bardziej taki backendowy. To jest narzędzie, które jest napisane w języku C, albo C, jak tam kto lubi wymawiać. To jest ciekawy człowiek, który mieszka sobie w Bułgarii, dobrze się zna na języku C, nie jest emulowcem, ale przez to, że sobie pewne rzeczy gdzieś tam nauczył, jeżeli chodzi o formaty i tak dalej, to był w stanie przygotować takie rozwiązania, To jest Piękna historia pod, z kontekstu One Man Team, kiedy my żyjemy w czasach, kiedy faktycznie jeden człowiek może być takim bohaterem, który potrafi zrobić coś, co później wykorzystuje wiele osób. Zresztą, jak wejdziesz sobie na GitHub, czyli gdzie ten kod jest no to widzimy tam, jak to nagrywałam, to było ponad 60 tysięcy tak zwanych gwiazdek. Dlaczego na to zwracam uwagę? To nie chodzi o to, że to jakiś tam prestiż, chociaż to też, ale bardziej chodzi o to, że ja osobiście stosuję ten filtr, kiedy mamy mnóstwo różnej informacji i kiedy próbuję zrozumieć, czy coś ma sens, czy to zasługuje moją uwagę, żeby ja to zbadałam osobiście, no bo ilość narzędzi, które powstaje znacznie, znacznie szersze niż to, co możesz zbadać osobiście, a ja wolę sprawdzać rzeczy osobiście, przynajmniej te, które który zasługuje na to uwagę. I tutaj masz tam 64 tysiące, to jest dość duże, więc to jest taki jeden z filtrów, który ci pokazuje, że społeczeństwo docenia tutaj to, co się dzieje. To narzędzie oczywiście jest takie bardziej techniczne i to, co ono możliwe, to po prostu uruchamiać ten model w konsoli, czyli pobierasz sobie model, uruchamiasz go tam, oczywiście trzeba spełnić warunek w odpowiednim formacie, ale na szczęście w GitHubie też są różne konwertery, które mogą Ci pozwolić to zrobić. I później, jak to uruchomisz, to możesz potem też udostępnić poprzez, żeby później wykorzystać to na przykład jakimś tam frontendzie. Jeszcze o jednym może teraz, bo wspomniałem o backendach albo wspólnych narzędziach, ale jest takie też, bardziej ta druga końcówka, kiedy mamy sam UI, ale nie ma backendu, ten UI może gdzieś się podpiąć. I na przykład jest takie narzędzie, jak nazywa się Open Web UI albo też jest LibreChat taki, ale OpenWP chyba jest taki jeden z najbardziej popularnych. To działa w taki sposób, że uruchamiasz go, to wizualnie nawet w miarę przypomina ChatGPT i później się integrujesz z backendem. Albo to może być Alamo pod spodem, o którym wcześniej wspomniałem, albo to może być też LM Studio, albo jakieś inne, na przykład API, na przykład z Jana możesz sobie udostępnić API, która jest kompatybilna, czyli jakby wygląda podobnie, jakby dosłownie ten URL i te różne parametry, jak to udostępnia ChatGPT, to de facto stałeś takim pewnym standardem i w ten sposób się integrujesz, czyli masz tak zwany backend, masz frontend, Frontend rozmawia z backendem, no i ty wtedy jesteś w stanie zutylizować to rozwiązanie. Na przykład, jeżeli mówimy takie rozwiązanie e, prywatne albo też wewnątrz firmy, czyli wewnątrz e, e, tej strefy, które dostępne wewnątrz firmy, to takie Open, Open Web UI może być e, przydatne. Jeszcze dzisiaj chciałem wspomnieć, e, bo teraz e, mówiłem o narzędziach związanych bardziej z tekstem, Czyli mamy modele LLM, wspomniałem takie modele, które są dostępne jak Fi, albo Lama, albo Mistral, można to pobrać. Później wykorzystując takie narzędzia jak OLAMA, LM Studio. Jan, możemy albo lama cpp, możemy to wykorzystać, w ten czy inny sposób w terminalu, albo podpinając bardziej piękniejsze UI, zewnętrzne, albo takie, które już jest dostępne w narzędziu, na przykład Jan, którym wspomniałem, to od razu jest dostępne w narzędziu, albo też jest takie e, e, narzędzie LLM, na przykład jest jeszcze kilka innych. Natomiast oprócz pracy z tekstem mamy też inne rodzaje informacji, na przykład audio. I ja z audio osobiście dużo pracuję, no bo na przykład jak nagrywam podcast, dostaję, dostaję właśnie audio i później z tym audio robię różne rzeczy, i jedna rzecz, która powstaje, to jest transkrypcja, czyli mam dźwięk, na przykład mówię teraz po polsku, i tą transkrypcję potem konwertuję w postaci tekstu. I tutaj użyłem narzędzia Whisper Cpp albo Cpp. To jest narzędzie, które właśnie autor, ten sam, który napisał Lama Cpp, stworzył. Natomiast sam, sam algorytm był wymyślony oczywiście przez bardziej zaawansowane firmy. W tym przypadku to było OpenAI. Na szczęście OpenAI udostępniło to rozwiązanie. Zresztą Whisper jest dostępny poprzez API, czyli można Możesz wrzucić do OpenAI swój plik taki zewnętrzny, czyli wrzucasz tam, on przetwarza, dostajesz transkrypcję. I znów, pomijając, e, historię to, że i tak musisz wrzucić tam plik musisz mieć dostęp do internetu, to chwilę też trwa, masz mniejszą kontrolę, nie możesz sobie uruchomić na poszczególnych tam jakichś elementach. Więc e, dla mnie osobiście to, że mogę to uruchomić e, na swoich własnych zasadach, na przykład na laptopie, kiedy na przykład nie wiem, lecę w samolocie, i nadal mogę sobie pracować i działać, daje duży komfort, tym bardziej, że na przykład taka konwertacja dużego odcinka, godzina, trwa nie tak długo. To bardziej w dziesiątkach minutach albo nawet trochę mniej. Taki krótszy filmik to będzie jeszcze oczywiście szybciej. Uruchamiamy to na przykład na, na, na tym laptopie, na Macu moim. Wiadomo, to w, w różne, różne moc komputerowa może dawać różne wyniki. Natomiast bardziej pokazać, że to nie jest tak, że czekam na tydzień, żeby e, zrobić transkrypcję e, tego audio. Też jeżeli chodzi o jakość, tam są różne dostępne modele. wykorzystuję ten model Large w wersji trzeciej i to daje, daje, i to daje całkiem dobrą jakość, jeżeli chodzi o wyniki. Ja pewnie o tej transkrypcji zrobię coś jeszcze, gdzie pokażę o tym więcej, czy to czy webinar, pomyślę jak to zrobić, bo kilka takich ciekawostek gdzieś tam czasem się nauczyłem, tak bardziej empirycznie. Tak jak powiedziałem, że... Staram się łapać wszystkie sygnały, które słyszę dookoła, ale są takie rzeczy, które osobiście sprawdzam, bo wtedy człowiek lepiej czuje, co to daje, jakie daje to możliwości. Więc oprócz tekstu, to możemy pracować też z audio, ale również oprócz teksta, audio, możemy też na przykład pracować z obrazkami. I tutaj na przykład takie modele, które są dostępne, znaczy narzędzia właściwie, GPT-4 All, to tam między innymi mamy takie modele, które już zresztą to jest pobierane nawet automatycznie, jak to zbieramy, pobieramy to narzędzie, do pracy z obrazkami. Na przykład możemy sobie ten obrazek, opisać sobie z tym obrazkiem i następnie też porobić różne rzeczy. No na przykład, gdzie to może być przydatne? Załóżmy, że mamy strumień informacji i musimy sobie monitorować, czy to jest zgodnie z naszymi przepisami, które mamy w firmie. Na przykład, czy tam ktoś nie wrzuca jakieś dziwne zdjęcia, zakazane zdjęcie, takie rzeczy, które tam nie powinny być. To tutaj taki uproszony flow jest taki, że pierwszy model, który sami kontrolujemy, on konwertuje obrazek na opis tekstowy. To jest pierwszy wynik. Drugi flow, który mamy, to nasz model, który my kontrolujemy i piszemy tam zasady różne, co chcemy sprawdzić, Na przykład, czy tam jest ktoś nie wiem, nagi, albo czy tam jest rzeczy jakieś zakazana, nie wiem, jakieś broń i tak dalej. I po prostu stworzymy sobie taką własną politykę, 10, 15, 50 pytań, i następnie też to sprawdzamy, no i potem patrzymy na wynik, czy gdzieś tam wyskoczyło, jest, no, ewentualnie też na końcu może być człowiek, bo tak naprawdę, jak mamy duży strumień i tam, gdzie jest pewne, że jest ok, to przypuszczamy, tam, gdzie jest niepewno, to po prostu zawsze też może człowiek jeszcze sprawdzić, ale dzięki temu znacząco bardziej obciążamy, jeżeli chodzi o... Ile rzeczy, które ten człowiek musi, e, musi sprawić. No i takie rodzaje możemy po prostu mieć 100% swoje kontroli, tak jak powiedziałem przedtem, e, to jest ta rzecz, na której nam e, znacząco może zależeć. No to dobrze, to ja już w sumie powiedziałam takie rzeczy najważniejsze. Ja jeszcze może sobie spróbuję podsumować, jeżeli chodzi o narzędzie, które wspomniałem, i rzeczy, na którym warto było zwrócić swoją szczególną uwagę. Bo na przykład, jeżeli chodzi o modele lokalne, to dość często jest wspomniany na przykład dostęp 24x7. Albo przyspieszenia, albo też oszczędzania. I tutaj z jednej strony jestem ja się zgadzam, z drugiej strony niekoniecznie, bo to już zależy od kompetencji, który posiadasz, bo faktycznie faktem jest to, że np. takie modele, które dysponowane są poprzez OpenAI, czasem są niedostępne i to jest problem, prawda? No, Wyobraź sobie, że masz core produkt, który jest oparty na tym, żeby wykorzystywać API czatę GPT w ten czy inny sposób. I przez moment, przez godzinę, dwie albo dłużej jest to niedostępne, albo znacząco spowalne. Albo przerywać i ty dostajesz cały czas taki fail, to co wtedy? Ja sobie się doświadczam takie rzeczy i wtedy jest problem, no bo de facto nic z tym nie możesz zrobić. No to co możesz zrobić? Po popłakać, ale to zwykle nie pomaga. Więc pod tym względem, jeżeli faktycznie dobrze skonfigurujesz swoje środowisko, to wymaga pewnej kompetencji, ale jak to masz spełnione, to wtedy powiedzmy, jak masz nie wiem, większy róg, to, to wiesz z góry, że masz ten większy róg, dostawisz sobie więcej serweru, jakiś load balancer i tak dalej. Więc faktycznie pod tym względem możemy sobie osiągnąć ten stan, że mamy, mamy dostęp 24 na 7 To prawda. Pod warunkiem, że mamy te kompetencje. Czy to jest stanie? No, to już też zależy, bo może być tak, że znowu kompetencje, które posiadamy, są niewystarczające. I może się okazać, że de facto robimy to bardzo nieefektywne. Ale długofalowo, jeżeli faktycznie budujemy taką kompetencję wewnątrz firmy, wewnątrz naszego zespołu, to długofalowo faktycznie możemy zacząć wygrywać i to na różnych poziomach. Zaczynając od optymalizacji poszczególnych architektur, tam są takie różne ciekawostki, jakieś cache, można to współdzielić na różne sposoby, różne narzędzia, które to też umożliwiają. To jest jedna historia, druga historia też lepiej się uczymy charakteru, jak to wykorzystujemy narzędzia. Na przykład, jak wykorzystujemy tam dni robocze, to wtedy to działa, w innych dniach prosto to wyłączamy. To też jest ciekawostka, co to znaczy w praktyce, bo jeżeli to jest nasza karta GPU, to jakby ona prosto jest wtedy, kiedy jest, a kiedy my potrzebujemy dwa razy więcej kart, to jakby nie mamy, bo jak działamy fizycznie, czyli to jest komputer, który stoi u nas na przykład w budynku, czy tam gdzieś. Druga sprawa, jak mamy chmury, to faktycznie z chmurami jest to komfortowe, bo można sobie jakoś tam zrezerwować te karty, włączać, wyłączać. Tam są pewne niuanse, ale tam jest to bardziej elastyczne, Tylka, tylko tam jest pewien... E, певне визвання під варунком знову апропо даних, бо те даних десь там висилами. Тут треба уважити. Тут, будь може, не є срівнозначне з тим, що ми віюємо, що ходить о висуванні в просто пишуть чати GPT, але треба під даними висувами. Зрештою, наприклад, це такі сервіси, які я собі ще увільбив, коли ходять такі урухомення, шибкі урухомення GPT, наприклад, такі ранпот і подобне. to tam faktycznie oni zrobili to na tyle teraz wygodnie, kiedy ty potrzebujesz to szybko, особенно na poziomie Pythona, możesz podnieść maszynę, nawet na takie duże modele, jak nie wiem, na przykład Lama ta trójka 400 parametrów, 400 miliardów, ponad 400 miliardów parametrów, szybko uruchamiasz, przez moment, kiedy wykorzystujesz, to wykorzystujesz, później ją składasz i to generuje ci minimalny koszt ale pamiętaj, to zawsze jest tak, że jak jest wygoda, to jest też ryzyko. To zawsze towarzyszy obok siebie. Czyli jak coś się staje bardziej wygodniejsze, jeżeli chodzi o stworzenie pewnych rzeczy, to gdzieś tam może się być ryzyko. W tym przypadku ryzyko polega na tym, że skąd możemy gwarantować, że dane, które tam wysyłamy, gdzieś tam właśnie nam nie wyciekną. Wiadomo, zawsze trzeba patrzeć co najmniej regulamin, ale też wiemy, że regulamin, to jest jedna historia, druga historia to jest egzekucja tego, co tam jest napisane. Więc tutaj mogą pewne pytania się pojawić i to akurat kwestie zostawiam dla Ciebie. Teraz bardziej próbuję powiedzieć, że takie rzeczy mogą być. I jeszcze jeśli chodzi o takie pomysły, które gdzieś mogą wybrzmieć, to większe kontrole nad modelem nie takim względem, że jest powtarzalność, ale też na przykład fine tuningi. O fine tuningach ja już mówiłem w osobnym odcinku podcastu z Remigiuszem i tam faktycznie wspomniałem bardziej to podejście, że nie zawsze potrzebujesz fine tuning, bo to trzeba umieć zrobić dobrze i to jest zwykle coś innego niż tylko uruchomić go. Czyli kontrolowanie dobrego fine tuninga wymaga pewnych kompetencji i wysiłku. Więc zwykle to nie jest ten przypadek taki powszechny. Ale faktycznie, czasem jeżeli potrzebujesz taki fine tuning zrobić, no to tym bardziej to jest taki duży komfort, kiedy faktycznie ten model posiadasz u siebie, bo masz model oryginalny, masz ten, który zmieniłeś on jest 100% zamrażony, leży tam gdzieś tam w folderu, którą sobie wskazałeś i działa w taki sam sposób, mimo tego, że wszystko dookoła może się zmienić, to jest wygodne. Czyli jeżeli faktycznie my potrzebujemy fine tuning i mieć na tym kontrolę, robimy to dobrze, wiemy jak to zmierzyć, jak sprawdzić, czy tam faktycznie coś się nie popsuło po drodze, to i wtedy ta umiejętność kontrolowania tego naszego modelu tym bardziej nam się sprawdza. No i istnieje wiele przykładów, o których ja sobie patrzę e, takim... Z ostrożnością, tak to nazwijmy. Kiedy widzę, że na przykład modele Lama lub podobne, które były sfainteringowane, i oni przybijają na przykład GPT-4 w różnych jakichś tam kompetencjach, fajnie, wygodne, tutaj trzeba oczywiście to uważać, ale faktycznie to jest możliwe, żeby konkretnie pod Twój problem tak zmodyfikować model, żeby ten model działał najlepiej dla Ciebie. To oczywiście, tak jak powiedziałem, wymaga pewnej kompetencji nie tylko, żeby zrobić to raz, ale też, żeby później pewnie to. Powtarzać regularnie, też mieć takie różne nazwijmy to bramki jakości, aby się upewnić, że to nadal działa dobrze to, co powinno, i też, również, że również nie zepsuło się to, co nie powinno, czyli wszystko jest zgodnie, zgodnie z tą jakością, którą oczekujesz. To wszystko da się wypracować. I jeżeli faktycznie to jest ta rzecz, która w Twoim przypadku obowiązuje, no to tym bardziej takie modele lokalne LLM mogą być przyjemniejsze pod tym względem, no bo masz kontrolę na tym. A kontrolę w LLM to jest rzecz, która jest konieczna. To nie jest tylko takie rzecz, która zachcianka, że może być, ale nie musi, ale zwykle kontrola w llm to jest rzecz, która jest krytyczna z punktu widzenia produkcyjnego, bo jeżeli to nie zapewnisz sobie, no to może być pewne wyzwanie, żeby później żeby później właśnie nie było jakichś takich różnych niepożądanych zjawisk. Wkrótce to byłoby tyle na dzisiaj. Zaraz jeszcze szybko sobie to podsumujemy, to co wybrzmiało. Mam nadzieję, że przynajmniej udało się przedstawić najważniejsze rzeczy, a mianowicie, że jak już model mamy wytrenowany, to oprócz tego, że mamy dostępny opcje, że ktoś za nas ten model uruchamia i udostępni nam tylko możliwość poprzez na przykład taką stronę www, żeby my z tym modelem rozmawialiśmy albo poprzez API, bo tak jest najwygodniej, ale najwygodniej nie znaczy zawsze najlepiej, prawda? To również są takie możliwości, że możemy ten model sobie pobrać, no nie wszystkie modele możemy pobrać, ale są takie, które możemy pobrać, Oczywiście warto zawsze czytać sobie licencje, na przykład chociażby wracając do wielu modeli, które są dostępne, oni często mają takie coś, że można ich wykorzystywać, można ich pobrać, ale nie komercyjnie. Albo żeby wykorzystywać komercyjnie, to należy się zgłosić. No i dosyć taką zgodę, na przykład modeli o którym wspomniałem, albo chociażby tu w Polsce, Model Bielik w wersji pierwszej tam wprost możesz zobaczyć, że do niekomercyjnego użytku. Ja wiem, że de jure jest jedno, de facto może być drugie, ale zwracam na to Twoją uwagę. Więc jak taki model pobierzesz, sprawdzisz sobie licencję, wszystko się zgadza, to wtedy możesz go uruchomić. Są różne narzędzia. Najważniejsze narzędzie, które tutaj dzisiaj wybrzmiało taki backendowe, to jest Olama. LM Studio, które ja w tej chwili już mniej wykorzystuję, na początek bardziej wykorzystywałem, a nie wykorzystuję bardziej z powodu związane z regulaminem, który dla mnie brzmi trochę tajemniczo jak na tego, tego typu formatu, bardziej przerzuciłem się na taki model, na takie narzędzie, które nazywa się Jan. Jeszcze oprócz tego jest takie narzędzie jak lama.cpp, to jest takie bardziej już takie backendowe techniczne narzędzie, ale jest fajne. a sobie go czasem e, lubię uruchomić, bo to daje też większą kontrolę i rozumienie, co tam dzieje się pod spodem. Albo też narzędzie podobne od tego samego autora, jeżeli chodzi o taką nakładkę, nazywa się WisePer CPP. E, to jest narzędzie do e, robienia np. transkrypcji z e, audio. Oprócz tego też, że możemy to właśnie backendowo uruchomić. To czasem są narzędzia, które od razu mają UI albo frontend, że możemy w taki sposób okienkowo wejść w interakcję, ale są też takie narzędzia wprost, osobne, które skupiają się tylko na UI. I tutaj wspomniałem na przykład o Open Web UI, to jest takie, jak to pobierzesz, uruchamiasz to, to wtedy musisz skonfigurować swój backend, czyli w jaki sposób będziemy te modele utylizować. I tutaj właśnie te, które przedtem możesz e, użyć. No i to wszystko pozwala ci na to, aby rozmawiać z modelami lokalnymi. Jakie to korzyści daje? Powtórzmy to. Przede wszystkim kontrolowanie danych. To ty kontrolujesz, co się dzieje z tymi danymi, jak oni przypływają. To wszystko może zostać albo wewnątrz tego komputera, albo wewnątrz twojej organizacji. W niektórych przypadkach to jest konieczne, to jest krytyczne, zaczynając z tego, żeby tajemnice handlowe gdzieś nie wypłynęły, albo jakieś kawałki bardzo ważne, albo kodu, albo jakieś informacje, ale również też regulacje pewne ograniczają firmy, aby pewne rzeczy nie wykonywały, zresztą z tego, żeby nie kopiować, wezmę, nie dostaną swoje dane, albo też mieć lepszą kontrolę nad danymi prywatnymi, na przykład, nie wiem, imię, nazwiska, albo jakieś takie dodatkowe, e-mail i tak dalej, te informacje nie mogą wyciekać na zewnątrz, więc wtedy musisz mieć takie rozwiązanie, które, na którym masz większą kontrolę. Więc pierwsza korzyść to jest taka, że jak dla ciebie kontrolowanie twoich danych jest konieczne, krytyczne, no to zwróć uwagę na tego typu rozwiązania. Drugie, drugie, druga korzyść jest taka, że jeżeli Twoja firma, w szczególności jak Twoja firma, podpada pod dodatkowe takie regulacje oprócz tych standardowych, na przykład jakieś organizacje finansowe i podobne, no to wtedy tym bardziej zwrócić uwagę na, na takie rozwiązanie. Oczywiście nadal jest takie rozwiązanie, na przykład jak model OpenAI w Azurze, który, tak jak już czytałam przedtem, ma pewne takie wytyczne, że Niby nic złego nie robią, chociaż tutaj warto znowu się zastanowić sprawnikiem, e, czy nadal wszystko się, się zgadza, bo nadal twoje dane fizycznie gdzieś tam e, wędrują, więc tutaj warto się upewnić, czy e, nadal to ma sens. Chociaż to warto przyznać, że Microsoft postarał się maksymalnie zaznaczyć, że wszystko będzie dobrze. Czy tak będzie, to już zostawiam na Twoją własną e, interpretację, więc z regulacjami tutaj modele lokalne mogą całkiem fajnie wygrywać. Kolejna rzecz, która może być, jeżeli chodzi o korzyść, to takie rzeczy jak offline, czyli chcesz działać niezależnie od tego, czy masz łącze, czy nie masz łącza, albo dostęp 24 do na 7, czyli chcesz mieć kontrolę na tym, że ten model będzie dostępny zawsze, kiedy go potrzebujesz. To jest z punktu widzenia biznesu może być ważne, bo jeżeli użytkownik wykorzystać tego produktu, który jest aparty na rozwiązanie, no to chcesz mieć, żeby ten produkt był dostępny przez określony SLA, który sobie ustawiasz. I teraz na ile to się zgadza z zewnętrznymi rozwiązaniami, to już trzeba tutaj się upewnić. I faktycznie może być tak, że wykorzystując takie modele lokalne, to możesz sobie sam zarządzać. To wymaga oczywiście pewnych kompetencji, który można pozyskać na rynku, ale wtedy przynajmniej to już po twojej stronie jest kontrolowanie, żeby to dostęp był taki, ile, ile potrzebujesz. No bo już to wspomniałem, jeżeli chodzi o offline, to nawet bez internetu możesz wykorzystywać takie modele. Też warto wspomnieć to, co mówiłem przedtem, jeżeli chodzi o jakość tych modeli, to faktycznie te mniejsze modele, w szczególności mniejsze modele, robią całkiem fajne postępy. Już to miałem modeli z rodziny Fi, który rozwija Microsoft. Jak teraz to nagryłem, to jest model Feed shape To jest ten model, który e, faktycznie mimo tego, że jest malutki, tam mniej niż 2 miliardy parametrów, na przykład ten model, który tam testowałem, całkiem fajne robię wyniki, też na przykład potrafi i nie można porozmawiać, też generuje kod i wiele takich innych ciekawych rzeczy. To myślę, że byłoby tyle, jeżeli chodzi o uruchomienie modeli LLM i nie tylko, czy tam innych też modele lokalne u siebie, a jeszcze chciałbym wytłumaczyć ten skrót na koniec może ten PC AI. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o AI, to jest takie bardziej szersze pojęcie. LLM to jest praca bardziej z tekstem, czyli duże modele językowe. Też mogą być inne modele, na przykład, nie wiem, Computer Vision, albo właśnie wideo, dźwięk i tak dalej. Więc ten AI to jest taki parasol nad tym wszystkim, no a PC to bardziej jest właśnie ukierunkowane, że ruchamiesz to lokalnie. Więc jak widzisz, te hasły są różne, ale mają, jak rozumiesz, pewne wymiary, w których się poruszamy, to łatwiej w tym wszystkim będzie się odnaleźć. Na koniec bardzo chciałam Ci prosić o reakcję. Postaw lajka, w zależności od tego, gdzie to słuchasz, subskrypcja lub follow, tam w zależności od tego jaka platforma ciebie jest. I też bardzo Ci proszę podzielić się komentarzem, co o tym wszystkim myślisz, i co dla mnie jest ważne, czy już masz doświadczenie, bo taki model lokalny uruchomić i wykorzystujesz to, albo czy zamierzasz to zrobić. I też fajnie dla mnie będzie, żeby podsumowałeś to, co de facto usłyszałeś w tym odcinku, to, co było najważniejsze. Bo ja zawsze próbuję przekazać pewne rzeczy i przed nagraniem zawsze robię sobie takie notatki, próbuję to tak cały czas dopieszać, co chcę przekazać. I jestem ciekaw, czy faktycznie to, co próbuję przekazać, faktycznie dotarło, dotarło bo to różnie może być interpretowane. Te same słowa, jak się inaczej troszkę poukłada nawet w innych a tym bardziej użyję się innych słów, to sens może być inny. Dlatego bardzo cię proszę, napisz komentarz, co, co usłyszałeś z tego odcinka. No i ostatnia prośba na dzisiaj, bardzo proszę poleć przynajmniej jednej osobie ten odcinek, komu to będzie interesujące, ciekawe, dzięki temu poszerzamy większe zasięgi, dla mnie to jest też motywacja, aby dalej kontynuować i dzielić się z Tobą moim doświadczeniem, dla mnie to jest taka frajda, chociaż po raz udało się znaleźć czas tylko w weekend, bo w dni roboczy też są inne obowiązki, właśnie różne emaily trzeba trenować i wdrażać. Ale staram się właśnie trzymać tą regularność, mimo tego, że czasem to wymaga pewnej dyscypliny i napięcia, gdzie tam wewnętrzne się pojawia, żeby się wyrobić z czasem. To staram się wypychać te odcinki, i lista rzeczy, które jeszcze chcę z tą się podzielić, jest dość długa. Natomiast czasem faktycznie potrzebuję takiej informacji zwrotnej, zaszczyk energii i motywacji, że to, co robi dla ciebie, brzmi wartościowo i ma sens. To byłby tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. Cześć, na razie.